Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, szachy są niezwykle zaskakującą grą. Mam dla Was wspaniałe zadanie szachowe, łamigłówkę, która została wymyślona przez Jamesa Plasketta w 1987 roku. Ta zagadka została zaprezentowana dziennikarzom na turnieju w Brukseli, gdzie grał m.in. Gary Kasparov, ale też gościem tego turnieju był Michail Tal, który no, nie był już w najlepszej formie ze względu na swój wiek i choroby. Historia tej zagadki była taka, że właśnie dziennikarze próbowali rozwiązać tą zagadkę i podejrzewali, że Anglik James Plaskett tutaj kpi troszeczkę z dziennikarzy, ponieważ nie mogli znaleźć rozwiązania. W tym momencie białe rozpoczynają ruchem i wygrywają tą pozycję, co jest na pierwszy rzut oka niebywale trudne i tak się też okazuje, bo nawet silniki szachowe gubią się w tej pozycji i nie widzą rozwiązania, co jest bardzo ciekawe, ale wierzcie mi, że naprawdę białe rozpoczynają tą pozycję i rozpoczynają ruchem i wygrywają. Historia też była taka, że Michail Tal zobaczył ten układ pozycji i po kilku chwilach wyszedł z budynku i przespacerował się przez godzinę, wrócił i pokazał rozwiązanie tej zagadki. To jest bardzo interesujące, gdyż w jego głowie właśnie działy się tutaj takie kombinacje, szereg posunięć, które dawały możliwość zwyciężenia, co było niezwykle zaskakujące, gdyż jak już wspomniałem, Tal już był człowiekiem mocno schorowanym i w nie najlepszej formie szachowej, powiedzmy w ten sposób. Moi drodzy, przejdę do omawiania już tej zagadki. Jeżeli ktoś jest chętny, jak najbardziej, proszę bardzo, spróbujcie swoich sił. Mi gały wyszły na wierzch, jak widziałem to rozwiązanie. Niesamowite są naprawdę szachy. Przejdźmy do rzeczy. Pierwsza rzecz. Zobaczmy, że chcemy tutaj białymi dojść do przemiany i zrobić prawdopodobnie hetmana, ale mamy zawsze skoczek f7 w zanadrzu i widełki, prawda? Więc trzeba podjąć inne kroki. Tutaj oczywiście taki ruch gońcem jest możliwy, ale król idzie na g7 i nic więcej zrobić nie można, a ten pionek tutaj ucieka, a przypominam, że białe rozpoczynają i muszą wygrać tą pozycję, absolutnie nie zremisować. W tym momencie następuje skoczek f6. To jest ten ruch, który prowadzi do zwycięskiej tutaj kontynuacji. I teraz przeanalizujmy sobie możliwości. Jeżeli król poruszy się na h8, to ruszamy się pionkiem na d8 i dorabiamy hetmana z szachem, więc hetman więcej. Tutaj jeżeli król poruszyłby się na przykład na g6, no to mamy możliwość na przykład dania szacha gońcem na h5. Może ja to przestawię. Król na g6, goniec na h5 i dwie możliwości. Jeżeli król wybija skoczka, to dorabiamy hetmana. Jeżeli na przykład król idzie na f5, no to też dorabiamy hetmana na d8 i powiedzmy tutaj pionek ucieka do przemiany, no to mamy tutaj taką fajną kontynuację. Szach hetmanem, król bije na f6, szach hetmanem na e7, król f5 i dajemy mata na e5, więc białe zwyciężają jak najbardziej. Po skoczek f6 król może ruszyć jedynie na g7. No jedynie, nie jedynie, ale tutaj jeszcze powstają właśnie te komplikacje po tym posunięciu. No i teraz trzeba zagrać, moi drodzy, skoczek h5. Zauważcie, że skoczek z f6 poruszył się na h5 i stoi troszeczkę inaczej. I teraz sytuacja znów jest podobna, bo jeżeli król poruszy się na h7, no to mamy szacha gońcem i król musi uciekać na jedną z pól na ósemkę, dorabiamy hetmana z szachem. Jeżeli na przykład król poruszy się na f7, to dorabiamy hetmana i skoczek nie ma pola do widełek. Tutaj król poruszyć się musi na g6, no i moi drodzy następuje bardzo silne posunięcie. Goniec na c2. Zauważmy, że znowu król nie może pójść na pole f7, bo dorabiamy hetmana, ta sama historia. Jedyna słuszna droga, no to bicie skoczka, bo widzimy, że te ruchy są niedostępne dla króla. Król zbija na h5. No i moi drodzy, co zrobić teraz? Może jeżeli w tej sytuacji również nie jest to aż takie proste i oczywiste, możemy sobie zatrzymać również film i poszukać rozwiązania. Do tego momentu na pewno jest dobrze. Ja już pokazuję rozwiązanie dalej. Uwaga, pionek dochodzi do przemiany i robimy oczywiście hetmana. No cóż, nie ma innego wyjścia czarnymi jak danie szacha i wzięcie tego hetmana. Sprawa no, prosta dla czarnych. Tutaj następuje bardzo silne posunięcie. Ja mówię silne, ale jedyne, żeby rozwiązać to zadanie, to jest król na e6. No i skoczek wybija tutaj na D8 z szachem i król zagrywa na F5, moi drodzy. I tutaj nam się już pojawia sytuacja, która powoduje, że dajemy mata w jednym ruchu na D1 gońcem. Co oczywiście nie jest jeszcze takie proste, bo zabawa dopiero się zaczyna, no ale też trzeba było wiedzieć, jak do tego zadania oczywiście podejść. Zobaczcie, ogromna przewaga czarnych, ale na razie ten król jest w tak kiepskim położeniu, że nie jest w stanie nigdzie się poruszyć, ani zwolnić sobie drogi ucieczki. Poza tym żaden skoczek, żaden goniec jedyny w tym wypadku nie jest w stanie króla zaatakować. No w tym momencie posunięcie E2 jest jedynym posunięciem, które ratuje przed matem. No ale goniec, jak to? Goniec szuka kolejnych rozwiązań i tutaj goniec zagrywa na E4. Zauważcie, że jak będzie dorobienie hetmana na przykład na E1, no to goniec F3 z matem i król jest w pułapce. Więc należy tutaj oczywiście dorobić przede wszystkim skoczka. No skoczek musi bronić tego pola F3. Bardzo sprytne zagranie. No i teraz, moi drodzy, cała trudność polega co dalej. Chociaż teraz może będzie już troszeczkę łatwiej. Trzeba próbować znaleźć takie miejsce dla gońca, żeby dać mata temu królowi. Każdy ruch pionkiem powoduje to, że król ucieka. No i tutaj takie bardzo dobre zagranie, moi drodzy. Goniec na D5. Zauważmy, że goniec nie może poruszyć się nawet na F3, nawet na F7, a mimo wszystko zagrywa na D5, no bo gdzieżby inaczej. W tym momencie grozi takie zagranie, mianowicie goniec na C4 i goniec na E2 i nie wiadomo jak się przed tym bronić, bo na przykład jak ruszymy skoczkiem na C7, no to goniec idzie na C4, powiedzmy skoczek na F3 i tutaj wiążemy tego skoczka i dajemy mata w następnym ruchu. Żaden skoczek nie jest w stanie dać szacha królowi, żeby spędzić go z pola F5. No jedynym słusznym rozwiązaniem jest zagranie C2. Tutaj oczywiście gramy gońcem, żeby dać mata. Zauważmy znowu, że jeżeli będzie dorobienie hetmana, no to dajemy mata w kolejnych ruchach, jak się skoczek zasłania. Więc trzeba znowu dorobić kolejnego skoczka i bronić punktu na E2. No, goniec musi dalej szukać rozwiązań, więc zagrywa na B5. Zauważcie, że tutaj grozi mat na E8. No cóż, szachy są naprawdę niesamowite. Fantastyczna sprawa geometryczna. Tutaj skoczek zagrywa na C7, no atakując i broniąc jak najbardziej tego punktu E8. No i goniec znajduje jedyne pole, które prowadzi właśnie do zwycięstwa w tej pozycji. Jest to ruch goniec na A4 i zauważcie, że tutaj na D1 jest ruch nieunikniony. Oczywiście można by było przedłużyć tutaj agonię czarnych, grając skoczkiem na przykład na B3, potem na C2. Goniec powoli by wszystko wybijał i koniec końców znajdowałby się na D1. Nawet taki ruch skoczek na E2 nic nie daje, gdyż gramy gońcem na D1. Zauważcie, że na przykład gramy tak. Niby dwie figury w tym momencie osłaniają króla, ale to nic nie pomoże niestety, bo goniec zbija i ten skoczek nie jest w stanie się obronić, nie jest w stanie nic go obronić. Zobaczcie, skoczki są zbyt daleko, nie ma jak po prostu tego króla też zaszachować i w następnym ruchu po jakimkolwiek posunięciu, powiedzmy goniec E1, żeby zbić pionka na przykład, no to zbijamy na F3 z matem. Fantastyczne zadanie, moi drodzy, niesamowita tutaj kreatywność Anglika. Serdecznie zachęcam Was do takich łamigłówek szachowych. Naprawdę one dużo nam dają i rozszerzają percepcję widzenia szachownicy i niestandardowych posunięć. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie i na razie, do zobaczenia, hej!